Basia organizuje spotkanie zdalne ze swoim zespołem. Mają oni do omówienia nową strategię. Chce uniknąć negatywnych doświadczeń z poprzednich spotkań. Stop! Tym razem będzie inaczej. Wszyscy pamiętają o zasadach. Dbamy o aktualny kalendarz. Potwierdzamy lub odrzucamy spotkanie w Outlook. Przed spotkaniem sprawdzamy komplet materiałów i funkcje udostępniania pulpitu. Nie czekamy na spóźnialskich. Upewniamy się, że wszyscy są obecni. Zaczynamy i kończymy o wyznaczonym czasie. Pamiętamy, aby spotkanie kończyło się o niepełnej godzinie. Wyznaczona osoba robi notatkę i pilnuje czasu spotkania. Przypominamy cel spotkania. Wszyscy znają go z zaproszenia. Dodatkowe tematy omawiamy na końcu, jeśli starczy czasu. Mówimy krótko i na temat. Robimy przerwy na komentarze pozostałych rozmówców. Podsumowujemy każdy omówiony punkt spotkania. Jeśli nie zabieramy głosu, pamiętamy o włączeniu funkcji mute, wyciszenie. Jeśli nie musimy, to nie korzystamy z opcji wideokonferencji. Dbamy o to, żeby nie przeciążać łącza internetowego. Dbamy o dynamikę spotkania poprzez zadawanie pytań i wywoływanie uczestników do zabrania głosu. Przy spotkaniach, które trwają powyżej 1 godziny, robimy krótką przerwę na regenerację. Kończąc spotkanie, przedstawiamy pokrótce wszystkie omawiane kwestie, przypominamy podjęte decyzje. Basia zadowolona jest z przebiegu spotkania. Pozostało jej tylko wysłanie maila do uczestników z ustaleniami.